Kochani, zupełnie inny temat chciałam dzisiaj poruszyć niż ten, który porusza. Ponieważ no miałam już ułożone, miałam porobione notatki do czegoś zupełnie innego, może zrobię to w piątek. Zobaczymy, jak to pójdzie. Ale ja od samego początku zakładałam, że będę czekać na jakieś inspiracje, takie, które będą do mnie przychodzić w danym dniu czy tam z dnia na dzień. I jak taką inspirację dostanę tuż przed nagrywaniem misia, no to że będę o tym mówić. No bo może jakiś cel w tym jest. Kochani, e, obudziłam się dzisiaj z takiego ciekawego dosyć snu. Dobra, opowiem Wam szybciutko i powiem o co chodzi. Kochani, e, tak szybciutko. Część Ziemi, naszej planety. Była zainfekowana przez jakiś tam ludzi czy jakieś istoty nieważne i ta infekcja to było coś takiego, że ludzie, ludzie zmieniali się w takim, no w moim śnie nazywaliśmy to zombie mimo, że te istoty zainfekowane nie wyglądały jak zombie i nie zachowywały się w taki sposób agresywny i no, znaczy zachowywały dobrze, przejdę zaraz do tego, chodzi mi o to, że nie wyglądały jak zombie, nie wyglądały jak jakieś trupy, nic takiego, wyglądali jak normalni ludzie ale myśmy na nich mówili zombie były to osoby Osoby, które wykonywały wszystkie swoje obowiązki, chodziły do pracy, jakoś tam wychowywały jakieś tam dzieci. Um były bardzo ułożone, takie tak, tak skrupulatnie stosowały się do wszelkich praw i zasad, które miały w swoim społeczeństwie. Natomiast nie było w tych osobach widać, nie było po nich widać żadnych w ogóle żadnych emocji, nie tylko pozytywnych w ogóle żadnych emocji, tak jakby byli robotami. Dlatego myśmy je nazwali zombie. Natomiast ja wraz z moją rodziną, ze znajomymi, z przyjaciółmi, byliśmy w jakimś tam świecie, który jeszcze nie został dotknięty przez te zombie. I słuchajcie, jakoś tam się wybrałam em, w tym śnie do, do tego miasta, tam jakiegoś tam oddalonego od tego miejsca, gdzie mieszkałam, o, o, o ileś tam kilometrów. Wybrałam się, żeby kogoś ratować, czy coś takiego, nieważne. W każdym razie znalazłam się w tym mieście zombie i pamiętam, że udawało mi się nawet czasami grać dobrze rolę takiej samej osoby jak oni, żeby oni nie rozpoznali, że ja nie jestem zainfekowana, ale czasami zdarzały mi się takie, yy, takie momenty, kiedy na przykład zachwyciło mnie yy, nie wiem, na przykład piękne niebo, albo słońce, które świeci, albo zachwyciłam się jakimś ślicznym dzieciątkiem, które gdzieś tam ktoś miał. I ten zachwyt i ta jakaś radość, która się pojawiała na mojej twarzy, automatycznie wzbudzała yy, podejrzliwość tych, nazwijmy ich zombie, tak? No bo cały czas tak mówię. Podejrzliwość, dlatego że oni nie mieli tego typu radości i zachwytu w ogóle w sobie. Oni po prostu wykonywali z dnia na dzień jakieś tam swoje obowiązki, żyli z dnia na dzień, nie mieli w sobie w ogóle radości ani żadnych innych takich. To, to były takie roboty. W każdym razie, ilekroć rozpoznawano w nas te osoby niezainfekowane, strzelano do nas, żeby zabić. Rzeczywiście, żeby zabić. No i tam, żeśmy uciekali, no tam, nieważne. No, to nie będę wam snu całego opowiadać, to nie o to chodzi. No, uciekliśmy. No, w każdym razie, dobrze się to skończyło. Ale, kochani, y, przyszło. Myślałam o tym rano, budziłam się, myślałam o tym śnie, i pomyślałam sobie, um, co jest, kurde, o co to chodzi w ogóle, co to mi się tutaj pojawiło. I zaczęłam myśleć o tym, jak wygląda ten nasz świat, jak wyglądają ludzie. Więc żyjemy, kochani, y, w takim świecie. Gdzie wiele osób troszkę tak funkcjonuje, jak te zombie z mojego snu, i ilekroć my przejawiamy jakieś, jakąś radość, jakąś wdzięczność, jakiś zachwyt, ilekroć jakieś światełko się gdzieś przebija przez nas, tych ludzi, którzy w inny sposób troszkę funkcjonują. Ta druga strona próbuje nas, no może nie zastrzelić, ale zgasić. Na pewno się spotkaliście z takimi sytuacjami, że byliście pełni optymizmu, powiedzieliście coś komuś, czy powiedzieliście coś w jakimś towarzystwie, że na pewno coś tam dobrego się wydarzy, i usłyszeliście. Od ludzi, z którymi rozmawialiście, że z Ciebie to niepoprawny optymista, czy na pewno tak nie będzie, bo zawsze wszystko się musi zepsuć, albo um, po co się łudzisz? albo to ci się nigdy nie uda różne tego typu no tak jak, tak jak te kule w tych pistoletach, tak ludzie strzelają w nas takimi właśnie zdaniami negatywnymi tak ten, ten negatywizm, ten pesymizm jest tak wystrzeliwany w nas z, ze wszystkich stron, włączcie chociażby telewizję, no ja akurat tutaj na szczęście w, w Irlandii nie mam, nie posiadam polskiej telewizji, więc nawet mnie nie kusi, bo pewnie by mnie kusiło. No, jak jestem w Polsce, to czasami coś tam leci, to oglądam z ciekawości, także nie jestem jakaś święta, że nie mam telewizora. Nie, mam telewizor, oczywiście, że tak. Jakieś tam filmy oglądam, lubię oglądać jakieś filmy fajne czasami, ale kochani, włączcie sobie jakieś tam wiadomości, nieważne w jakiej stacji. Wierzcie mi, nieważne w jakiej stacji. Wam się wydaje, że ważne. Czy włączycie tę te, telewizję, czy włączycie, włączycie inną telewizję, bo jedna kłamie, druga mówi prawdę. Nie, wszyscy kłamią. Dlatego że jak zobaczycie, co wam pokazuje, i o czym Wam mówią, to zawsze mówią Wam o jakichś tam negatywnych rzeczach. Mówią Wam, że ktoś został gdzieś zabity, że ktoś gdzieś tam um, kogoś oszukał, że ktoś gdzieś tam coś tam, nie wiem. No, już nie będę wymyślać, ale my zawsze słyszymy, o tych złych rzeczach. Z telewizji, z radia, z gazety, gdzieś tam przeczytamy, tu ktoś umiera, tu ktoś komuś nie pomógł, tu ktoś kogoś, nie wiem, oszukał na podatki, czy tam cholera wie, albo osoba, która chciała biednym oddać jedzenie, została bankrutem, bo, no, bo, no chyba słyszeliście o tej sytuacji. Kochani, gdzie, gdzie, jest, gdzie są pozytywne sytuacje? Przecież Wy na co dzień na pewno widzicie, jacy dobrzy są ludzie. Um, że pomagają sobie nawzajem, że jeżeli usłyszycie, że komuś się dzieje krzywda, to próbujecie pomóc. Jeżeli usłyszycie, że gdzieś jest zbiórka pieniędzy na jakieś chore dzieciątko, to wysyłacie te pieniądze i tym podobne rzeczy. I ja nie mówię raz w roku w styczniu um, tam składka jakaś, że wszyscy idą i płacą. Nie, czy tam niektórzy raz w tygodniu, w niedzielę. Nie, zupełnie nie o to mi chodzi. Ja mówię takie zupełnie, zupełnie niezwiązane z tymi instytucjami, jakimi. No są czy to Kościół, czy to yy, Jurek Owsiak, bo to są już instytucje? Ja nie mówię o, o takich. Ja mówię o takich rzeczywiście waszych prywatnych pomocach, takich sytuacjach pomocowych, kiedy Wam pomagano, lub Wy komuś pomagaliście. Gdzie o tym słyszycie, kochani? Gdzie macie coś takiego w telewizji, żeby w wiadomościach się dowiedzieć, że jakiś bohater uratował kogoś tam z czegoś tam? Rzadko takie rzeczy słyszymy. Dlaczego? Dlatego, że my mamy żyć w świecie, w którym yy, no, jest jedno wielkie nieszczęście i wszyscy są źli i wszyscy próbują oszukać, okłamać, okraść i tak dalej. No i tak to wygląda troszeczkę. I ten negatywizm jest wszędzie, zarówno w telewizji, zarówno w radiu, w gazecie, jak i niestety w ludziach, którzy nas otaczają. I spróbujmy gdzieś tam troszkę zaświecić jakimś zachwytem. Zachwyćmy się jakimś pejzażem, zachwyćmy się jakimś pięknym pieseczkiem. Znajdą się zawsze ludzie, którzy nas wyśmieją i powiedzą: "Czym ty się zachwycasz? Tu są rachunki do spłacenia". I kochani, do czego zmierzam, bo w tym śnie bardzo, to było tak przedstawione obrazowo, to było symbolicznie oczywiście, jak to weśnie, ale obrazowo, że w momencie, kiedy ja wyrażałam zachwyt lub radość i wychodziła ze mnie taka ludzka strona, ale ta taka dobra, no bo wszyscy mamy jakąś tam gdzieś tam też dobrą stronę w sobie, nie tylko jakieś tam same złe rzeczy, no mamy i to i to, no nie łudźmy się. Kochani, to ilekroć ta dobra strona ze mnie wychodziła, i te takie właśnie pozytywne, pozytywne emocje i to, to byłam atakowana. I kochani podobnie w życiu, jak zaczynacie świecić, jak zaczynacie pokazywać jakąś dobrą stronę, jak zaczynacie się najzwyczajniej w świecie cieszyć z, no, w, tak, tak, jakby z niczego, no bo no, co to jest, że zobaczycie jakiś piękny krajobraz. No, ta, no, są ludzie, którzy po prostu popukają się wam w głowę i powiedzą w ogóle o co chodzi, no, przecież co to ma w ogóle wspólnego z czymkolwiek. I słuchajcie, nieraz y, rozmawiam z ludźmi. I słyszę, bo dlaczego to mówię? Bo ja to słyszę od ludzi, że na przykład ktoś tam poszedł do pracy i miał nadzieję na coś i coś tam powiedział otwarcie, i został um, zupełnie zgaszony przez jakąś tam inną osobę, przez właśnie osobę pesymistyczną. To ci się nigdy nie uda, nigdy tego nie dokonasz. W twoim wieku to z motyką na słońce, tego typu rzeczy. Um, no, wiadomo, początek tego jest gdzieś tam w dzieciństwie. Natomiast teraz jesteśmy już wszyscy dorośli, więc my już nie mamy teraz wymówek jakichś. Dlaczego jesteśmy tacy, a nie inni? Dlaczego wypełnia nas jakiś tam pesymizm? Dlaczego mielibyśmy gasić innych ludzi? Wtedy, kiedy oni mają w sobie właśnie jakąś taką nawet dziecięcą nadzieję czy radość. No, kiedy szłam po mieście, po Dublinie z moim dzieckiem i szła naprzeciwka kobieta, z córeczką, taką małą, może nie wiem, czteroletnią, może pięcioletnią. I słuchajcie, moja córka, no ona strasznie zawsze obczaja wszystkie dzieci, bo ona strasznie lubi małe dzieci. Wszystko, co jest od niej młodsze, to w ogóle ona się zachwyca. I słuchajcie, moja córka powiedziała, mamo, yy, czy widziałaś tą panią z tą córeczką? No ja mówię, że no widziałam, jak przechodziły. No, i moja córka zwróciła uwagę na to, że co, no ja zauważyłam, tylko ja tego tak. Dla mnie, mnie, mnie to nie zdziwiło, bo dla mnie to jest, no niestety, normalny widok. Ale moja córka się zdziwiła, bo powiedziała, że ta dziewczynka. Skakała tak w podskokach sobie, z, tak, z taką radością skakała po tym chodniku, tak jak to dziecko radosne, a matka nie dość, że miała straszny ból wypisany na twarzy i straszne jakieś nieszczęście, w każdym razie matka ją po, tak, pociągnęła, tak ją szarpnęła za rękę, żeby się uspokoiła i, i żeby szybciej szła. I to było takie takie trochę niefajne, nie tak, tak trochę y, taki niesmak wzbudziło i we mnie, i w moim dziecku. Natomiast no, moje dziecko nie, nie bardzo rozumiało, dlaczego ta kobieta się tak zachowała. E, więc jej wytłumaczyłam, że prawdopodobnie ta pani jest albo nieszczęśliwa, albo ma jakieś problemy, bo właśnie ma problemy finansowe, może myśli o spłaceniu rachunków, może myśli o jakimś mężczyźnie, który ją zostawił. E, o różnych rzeczach może myśleć, może straciła pracę, a może jest nieszczęśliwa w pracy. Co, jakby nie było, coś gdzieś na pewno w niej jest, że ona jest taka nieszczęśliwa i nawet jeżeli idzie z taką śliczną, malutką dziewczynką, która sobie skacze jak źróbek, to ta kobieta jakby no nie widzi tego, nie czuje tego i dalej zachowuje się w taki sposób, jaki sobie przyjęła właśnie taki nieszczęśliwy, pesymistyczny. I kochani, Taki właściwie jest przekaz na dzisiaj, bo tutaj jeszcze dużo bym mogła mówić, ale ja nie chcę, żeby, nie chcę, żeby te misie były za długie. Dlatego ja nie będę już nic dzisiaj więcej dodawać, ale ja ten temat jeszcze będę tak jakby kontynuować w innych misiach, bo tu jeszcze jest parę innych rzeczy do dodania, chociażby no jak z tego wyjść, czy, czy jak sobie z tym poradzić, i tak dalej. Ale na dzisiaj chciałabym Was zostawić z czymś takim, żebyście poobserwowali po pierwsze, jak często i w jakich sytuacjach zdarza się, że wy emanujecie nadzieją, radością i jakimś takim światłem, i jesteście gaszeni przez jakieś tam osoby? Zobaczcie, jakie to są osoby. Zobaczcie, dlaczego oni tak mogą patrzeć, dlaczego oni są tacy pesymistyczni. Możecie ich zapytać, a może, a może wiecie coś na ich temat. I kochani, to po pierwsze, żeby zwrócić uwagę na to, w jakich sytuacjach i jacy ludzie was w taki sposób próbują zgasić, zaszczelić, jak no, oni są tymi zombie i próbują zaszczelić w was, zabić w was właśnie tą radość i to takie światełko, które się w was pojawia. Natomiast druga rzecz, to będzie trudniejsze kochani zadanie, ale spróbujcie... Świadomie zaobserwować, kiedy wy robicie coś takiego wobec innych ludzi, na przykład wobec Waszych dzieci, tak jak ta pani, która tam yy, przechodziła na, tym, yy, na tej ulicy koło nas. No. Kiedy w których momentach wy robicie coś takiego, że dziecko jakieś radosne przychodzi zadowolone, a Wy, a daj mi spokój, a, coś, bo macie problem. Nie, zamiast się zarazić od dziecka tym entuzjazmem, Wy zarażacie dziecko tym pesymizmem. No, potem dziecko będzie wyrastać na takich pesymistów, którymi my bywamy, my dorośli bywamy. To jest raz. Druga sprawa, kiedy, czy wam się zdarza kiedykolwiek, że właśnie jakaś koleżanka, kolega, partner, partnerka, nieważne, ktoś mówi o swoich planach, a wy Pomyślicie, to, że pomyślicie, to pół biedy, ale powiecie tej osobie, że no, ja nie, nie wierzę, że ci się to uda, albo próbujecie zgasić entuzjazm w tej osobie, i to nawet nie dlatego, że jesteście złą osobą i chcecie komuś coś zepsuć, tylko dlatego, że rzeczywiście jest w was tyle pesymizmu, że w ogóle nie wierzycie w to, że tej osobie się to uda. Albo macie jakiś wspólny cel, i ta osoba druga jest pełna optymizmu, a wy mówicie: Nie, no przecież w życiu tego nie osiągniemy, na pewno nie dostaniemy tej podwyżki, na pewno się nic na lepsze nie zmieni w tej czy w innej sytuacji. No, tego typu rzeczy. Spróbujcie tak troszeczkę poobserwować. Yy, chodzi mi tylko o to, żebyśmy wszyscy mieli świadomość. No, świadomość to jest pierwszy krok do zmiany, kochani. My będziemy to zmieniać. My spokojniutko będziemy sobie rozmawiać o tym, jak możemy to zmienić, jak możemy reagować na takich ludzi, czy mamy reagować. To nie będzie w tym filmie, bo ja nie chcę, żeby on był taki długi. Dzisiaj jest tylko pierwszy krok. Ten pierwszy krok to będzie świadomość. I ta świadomość, kochani, yy, pojawi się w Was, jak zaczniecie, Obserwować na co dzień te sytuacje. Zobaczcie, E, czy ta koleżanka was wspiera, czy ten partner, ta partnerka, czy was wspierają, czy wy ich wspieracie, czy dzieci e, swoje wspieracie? E, czy jeżeli jesteście na przykład, na, no to to już jest odpowiedzialna praca nauczycielką w szkole i macie pod opieką dzieci, czy jeżeli dzieci emanują taką właśnie radością i mówiąc coś takiego, czy wy nie gasicie tych dzieci, nie mówicie, że, e, że nie, tak nigdy nie będzie, to się nigdy nie uda. Także, kochani, e, zastanówcie się nad tym, i z obu stron, zarówno kiedy w Was jest zabijana ta radość i to światło i ta nadzieja, jak i kiedy Wy popełniacie taki błąd y, i robicie coś takiego, no bo to jest jakieś tam, y, jakiś tam błąd w zachowaniu. No, no niestety no pewnie wszyscy to, tam kiedyś to w życiu robiliśmy, no nikt nie jest święty, no wszyscy mamy jakieś tam swoje czasem naleciałości pesymistyczne, ale dobrze byłoby sobie uzmysłowić i no fajnie byłoby tego nie robić, ale mówię, to jest następne Krok, pierwszy krok, yy, zdać sobie sprawę z tego, że to robimy. No i kochani, ilekroć słyszycie tego typu różne negatywne doniesienia, czy to z telewizji, czy to od znajomych, czy to yy, gdzieś tam, z jakichś tam innych źródeł na zewnątrz Was, to zastanówcie się, czy to ma taką moc, żeby w Was zmienić to, żeby zabić to Wasze światło, żeby zabić tą Waszą nadzieję i ten Wasz entuzjazm. No, bo to będzie ważne, to będziemy w innych odcinkach poruszać. Na razie będziemy się zastanawiać, czy robimy takie rzeczy, i czy wobec, wobec nas ktoś takie rzeczy robi, żebyśmy mieli świadomość, żebyśmy wiedzieli później, jak sobie z tym e, poradzić. No, kochani, no chyba tyle. No, dzisiaj jest e, środa, czyli w piątek będzie kolejny miś. No, a na razie buziaczki. E, no i kochani, tyle. No, no pozdrowionka, no, papa. Pa.